To jest obecnie najdroższym piłkarzem w ekstraklasie. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Dzisiaj zapraszam Was na ranking, na aktualizację zestawienia najdroższych piłkarzy grających w Ekstraklasie. Warto o tym pomówić, bo przede wszystkim kilka tygodni temu była aktualizacja i mówiąc wprost nie zdążyłem nagrać na bieżąco o tym film, więc jak jest moment, powiedziałbym, gdzie nie ma takich bieżących tematów, warto o tym pogadać. Ale po drugie jest tam kilka nieoczywistych nazwisk. Są tam chociażby reprezentanci Polski, którzy pukają do kadry i być może załapią się na Euro 2024. Ale są tam też totalnie nieoczywiści zawodnicy, zawodnicy, o których nie powiedzielibyście, że są najdrożsi w Polsce, a jakimś cudem w tym zestawieniu się znajdują. Na samym początku zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału. Pamiętajcie, 15 tysięcy subów to jest ten nasz cel, który nam się wspólnie udało osiągnąć, więc z tego miejsca też oczywiście mogę Wam wszystkim serdecznie podziękować. Natomiast nie mówimy stop, tak jak w przypadku piłki nożnej, kiedy jakiś mniejszy cel został osiągnięty. Cały czas jednak patrzymy w przyszłość, no i teraz myślimy o celu kolejnym. Jeżeli chodzi o też tę liczbę, myślę, że warto się przy tym zatrzymać, bo 15 to jest liczba wyjątkowa. Ja zresztą sam długo myślałem, co zrobię przy tej okazji, także wkrótce na dniach pojawi się specjalizacja, Specjalny komunikat, być może specjalny film, a propos tego co specjalnego, przyszykuję na 15 tysięcy subów. Od razu mogę też zapowiedzieć, że to będzie konkurs, natomiast więcej szczegółów nie będę zdradzał. Sprawdzajcie na bieżąco kanał, sprawdzajcie treści, wkrótce więcej się wydarzy. Jeśli chodzi jednak o zestawienie, zestawienie najdroższych zawodników w Ekstraklasie, może od razu przejdźmy do rzeczy, wyłóżmy kawę na ławę. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o najdroższych zawodników aktualnie grających w Polsce, na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Jak widzicie, tę klasyfikację otwiera dwójka zawodników. Młodszy, dużo w zasadzie młodszy, Luka Wózkowicz, a więc środkowo obrońca Radomiaka Radom, który do Radomia został wypożyczony z Tottenhamu Hotspurs, a także Wladan Kowacewicz, golki Rakowa Częstochowa. No i tutaj zrobimy sobie standardowo surfing po nazwiskach, to znaczy... Przejdę po kolei do końca od każdego piłkarza, bo warto o każdym zawodniku troszeczkę powiedzieć, natomiast przede wszystkim trzeba się skupić na tej dwójce, która otwiera nam tę klasyfikację. Przede wszystkim Wózkowicz, a więc zawodnik wypożyczony właśnie do Radomiaka. Piłkarz, który absolutnie gdzieś wszedł z buta, jeżeli chodzi o rozgrywki ekstraklasy. Na koncie dwie bramki plus asysta. natomiast oglądając mecz Radomiaka i patrząc na grę tego chłopaka, po pierwsze nie powiem, że jest to piłkarz aż tak młody, rocznik 2007, więc yy, widzowie w moim wieku, a więc 98, czy jeszcze starsi, Mogą naprawdę złapać się za głowę, w, patrząc na wiek tego faceta, ale też on prezentuje naprawdę dojrzały futbol. Miałem okazję oglądać dwa spotkania, gdzie grał właśnie Wózkowicz z wysokości trybun, były to mecze w, z Krakowią, a także z Puszczą. Naprawdę niesamowity obrońca. Ma papiery na wielkie granie. No i w tym zestawieniu jest tak, że Wladan Kowacewicz, bardzo długo Kowacewicz był najdroższym bramkarzem w Polsce czy w ogóle najdroższym piłkarzem grającym w Ekstraklasie. Ja bardzo długo i też dość często powtarzałem to w kontekście tych materiałów zapowiedziowych przed spotkaniem Irakowa-Częstochowa. Pewnie doskonale pamiętacie, omawiałem te wszystkie mecze medalików w tej kampanii eliminacyjnej, a także w samej fazie grupowej Ligi Europy. Natomiast wówczas na jesień Kowacewicz kosztował 8 milionów euro, po tej całkiem niedawnej aktualizacji Golki Rakowa potaniał o równy milion euro. I w tej chwili jest on wyceniany właśnie na siódemkę i to jest być może kwota, którą utrzyma raków, jeżeli będzie chciał sprzedać latem tego bramkarza. Dalej w zestawieniu jest gwiazda Lecha Poznań, a więc Christopher Welde najdrożej wyceniany zawodnik przez kolejorze. No i możemy powiedzieć, no praktycznie na pewno zawodnik, który wkrótce skończy swoją przygodę w Lechu. Norwek był kuszony jeszcze zimą, pamiętamy tę no swoją drogą absurdalną ofertę z Nicei, wówczas wchodziło w grę wypożyczenie. Ostatecznie w Poznaniu Nikt się na to rozsądnie nie zdecydował. Piłkarz został w Lechu, natomiast wydaje się, że nie wiem, czy za 6 milionów euro na tyle jest obecnie wyceniony Norwek, natomiast najpewniej właśnie Poznań opuści patrzymy dalej, bo kolejne duże nazwisko to jest zawodnik również Lecha Poznań, Filip Marchwiński najdroższy wyceniany Polak obecnie w Ekstraklasie, jego wartość jak widzicie na grafice się nie zmieniła, to są też te wartości względem grudnia bo mówimy tutaj o aktualizacji marcowej względem właśnie grudnia wartość Marchwińskiego to jest 4,5 miliona euro także tyle jest gdzieś wart rozgrywający Lecha który ostatnio miał problem zdrowotny, natomiast jak popatrzymy sobie generalnie na jego jakość na jego powiedziałbym przydatność do zespołu trenera Rumaka, absolutnie jeden z czołowych Piłkarzy w ofensywie Lecha Poznań. Patrzymy dalej, bo tutaj jest moim zdaniem dość nieoczywiste nazwisko, to znaczy może inaczej. Kto ogląda Ekstraklas, ten wie, że to jest piłkarz naprawdę mega wartościowy. Natomiast w ostatnich miesiącach mówi się o nim zdecydowanie więcej. To jest oczywiście Dominik Marczuk, a więc piłkarz, który tego lata zamienił stal Rzeszów na jagielloń Białystok. Co prawda nie zdążył zadebytować w reprezentacji Polski. Ma go selekcjoner na radarze, był powołany na te mecze z Estonią, także z Walią, natomiast nie otrzymał szansy, ale myślę, że piłkarz Jagielon Białystok, który też. No gdzieś nam błyszczy i pokazuje się naprawdę z fenomenalnej strony. Po pierwsze może być bohaterem letniego transferu i może już powędrować za granicę, a po drugie całkiem mówiąc serio, nie zdziwiłbym się, gdyby się pojawił na Mistrzostwach Europy. Zobaczymy jeszcze, jakie będą właśnie wybory personalne selekcjonera probieża, natomiast jeżeli Marczuk będzie tak grał jak teraz i jeżeli na przykład ten sezon spuentuje z Jagą Mistrzostwem, to być może właśnie pojedzie na Euro jako reprezentant Polski. No i jak też widzieliście na grafice, Marczuk to jest jedyny piłkarz w tym obecnym zestawieniu, którego wartość transferu cyfrowa poszła do góry względem grudnia natomiast teraz patrzymy na zawodników gdzie jest stagnacja albo te ceny poszły w dół przede wszystkim to jest Ariel Mosur, jego wartość jest taka jak była kilka miesięcy wcześniej, a więc obrońca Piasta jest wyceniany na 3 miliona euro, podobnie zresztą kosztuje Bartłomiej Wdowik a więc defensor czy wahadłowy mówiąc bardziej precyzyjnie Biały Białystok również 3 miliona euro, no i też ta, taką samą kwotę wyceniany jest Fran Tudor, jeden z liderów Rakowa Częstkowa, tylko w przypadku Chorwata ta cena uległa zmianie, bo wcześniej kosztował on 3,5 pół miliona euro, natomiast jeżeli chodzi o tę aktualizację w stosunku do grudnia to właśnie potaniał z przyczyn najpewniej słabszej formy o mniej więcej 500 tysięcy euro. Jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy nam zamykają tę listę, to jest przede wszystkim Eric Exposito, a więc lider, kapitan Śląska Wrocław, który ostatnio też przyłamał tę swoją strzelecką niemoc. Pamiętamy, jak wyglądał w ostatnich meczach, czy generalnie w rundzie wiosennej, no bo to też jest u niego norma, że zdecydowanie lepiej wypada na jesień. Tak też było w tych poprzednich latach w UKS-ie niż w rundzie rewanżowej. Natomiast jak gdzieś kilka gazet podało, król wrócił, dał wygraną w tym meczu z Wartą. No i właśnie zawodnik, który najpewniej w Śląsku nie zostanie na dłużej, bo przypominam, że kontrakt wykazał mu w czerwcu tego roku jest warty 2,5 miliona euro. Taka jest jego wycena na Transfer ale myślę, że ta cena się specjalnie nie zmieni. Natomiast y, podobne pieniądze trzeba włożyć za innego atakującego Lecha Poznań. Tym razem chodzi o Filipa Szymczaka, który właśnie zlecał na tę kwotę. No i teraz pojawia się też duże pytanie, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, przy okazji WLD najpewniej on Lecha opuści Pytanie: Jaka przyszłość przed Filipem Marchińskim i właśnie tym drugim Filipem, a więc Szymczakiem? No bo się przyjęło, taka też jest polityka transferowa kolejza, że rok do roku wypuszcza jakiegoś młodego, ciekawego piłkarza. Tak było w przypadku jeszcze wcześniej Kuby Modera, później Kuby Kamińskiego, no i Michała Skurasia. Więc pytanie: Who's next? Kto będzie następny, kto puści w, w przyszłości, czy właściwie w niedalekiej przyszłości, no bo już tego lata kolejowa. W kolejce jest na pewno Weldę, jest Marchiński i jest także Filip Szymczak. I ostatni zawodnik na tej liście, jeżeli chodzi o te topkę zawodników najdrożej wycenianych w Polsce, podobnie jak Exposito, podobnie jak Szymczak, jest to Joel Pereira. Za obrońcę Lecha również trzeba będzie wyłożyć 2,5 miliona euro. Mówiąc szczerze, oglądając ten ostatni mecz ligowy Lecha Poznań z Pogonią Szczecin, wydaje się, że wrócił stary dobry Portugalczyk. Oczywiście ja wiem, że rozegrał ledwie kwadrans, licząc tylko ten czas regulaminowy, natomiast te jego wrzutki no, gdzieś się przypominały tę fantastyczną formę z głównie Ligi Konferencji minionego sezonu, kiedy był tak naprawdę ukrytym rozgrywającym, no i dostarczał to, jakże cenne piłki do ofensywy Lecha, między innymi to Mikela i Szaka. Tak, zobaczymy, czy ten piłkarz, aktualnie wycjany właśnie 2,5 miliona euro, będzie taką wartością dodaną w kontekście tych najbliższych tygodni w wykonaniu Lecha. No bo wiadomo, o co gra Kolejo, że tutaj celem jest jakby mistrzostwo. Oczywiście notowania najwyższe o tego, żeby zająć e, tytuł mistrza polski, maje Gielonia, Natomiast całkiem poważnie Lech walczy obchary. No i wydaje się, że teraz jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do tego, by zająć te lokaty od miejsc dwa. Do 4. Pamiętując cały wątek tych wartości transferowych, tak wygląda cała ta lista 11 zawodników, no bo niektórzy kosztowali mniej więcej tyle samo, a więc chciałem tutaj ująć top 10. Natomiast, no, też się rzeczy umieściłem, 11 piłkarzy. Dajcie znać, kto Waszym zdaniem jest, mówiąc wprost, najlepszym piłkarzem, bo wiadomo, że no to są gdzieś takie wartości, które ciężko porównać, ciężko sklasyfikować. Mianowicie, kto jest najważniejszym, najlepszym, najciekawszym zawodnikiem. Wiadomo, że pieniądze, liczbę bramek, asyst, liczbę rozegranych minut można obliczyć, dlatego też wychodzę do Was z tym rankingiem. Natomiast jestem ciekaw, kto Waszym zdaniem jest najlepszym piłkarzem de facto teraz, na stan obecny, nawet więc na początek kwietnia, bo wiele się mówiło, chociażby, o złe. Wiadomo, że czy też, no nie chcę powiedzieć, że ma ostatnio gorszy czas, natomiast waży się jego przyszłość. Sama legia też nie wypadała ostatnio najlepiej, w kontekście takim powiedziałbym kilkumiesięcznym, więc ciężko klasyfikować Jozua jako ewidentnie najlepszego piłkarza obecnie w Polsce. Więc moje pytanie brzmi, kto teraz zasługuje na takie miano? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, dajcie też oczywiście subskrypcję na dole. Przypominam, że wkrótce ogłoszę konkurs z okazji właśnie 15 tysięcy subów. Dzięki wielkie za odcinek, do zobaczenia i pozdrawiam.